Cześć, witajcie, ja jestem Paweł Malinowski. Dziś przychodzę do was z niesamowitą nowością. Tylko najpierw muszę to znaleźć. Gdzie ja zostawiłem tę paczkę? Czekajcie, tutaj tego nie ma. Tutaj też tego nie ma. O, już wiem. Many hours later. Okej, znalazłem to. Star Monsters Pocket Friends, czyli kieszonkowi przyjaciele. A już nie mogę się doczekać, aż opakuję te wszystkie zeszytki. No to w takim razie zacznijmy od przewodnika. Star Monster powstaje pod wpływem energii gwiazdy i cech charakterystycznych miejsca, w które spada. Wtedy następuje transformacja! Są cztery rodziny: powietrze, ziemia, roślina i woda. Czy uda mi się znaleźć srebrne i złote Star Monsters? Zobaczymy! Co? Pierwsza zeszytka i już złoty Star Monster? Nie wierzę. W środku mamy również dwie naklejki, ale oni groźnie wyglądają. Następnie! O, tutaj mamy jakiś stojak do tego. Tak, one będą stać na tych stojakach. I oczywiście piękne naklejki na stojaki. Najpierw będę otwierał wszystkie zeszytki, a później ustawię z tego wielką wieżę. W drugiej mamy takie dziwne... Co jest gra... To jest chyba ryba? A to jakaś wściekła, nie mam pojęcia. Następnie trafiłem węża i znowu rybę. Okej, pora się zabrać za te saszetki, których jest tu naprawdę sporo. Let's go! Wow, ile rzeczy. To jest na bank kolejna ryba. Mam jakieś szczęście do tych stworzeń morskich. Ale śmieszna gęba. Alright. Oho, to wygląda jak... pachołek drogowy, a to jak jakaś kostka do gry z dziwnymi kropkami i twarzą? Star Monsters posiadają różne ewolucje, można nimi grać na wiele sposobów. Wszystko jest opisane w przewodniku. A teraz co to? To jest chyba konik morski albo jakiś dziwny konik na biegunach. I kolejna ryba? Nie, to jest jakiś duch, to jest duch! Dobra, ale o co chodzi z tymi kapsułami? Muszę to rozgryźć. Wow, jaki ładny stand. I mamy tutaj opisanego naszego Star Monstra. Star Monstra. Tak prezentują się kapsuły po otwarciu i można je łączyć. Cyk, pyk. W kapsułach są też karty z nazwami naszych postaci. Ale gdzie są złote potworki? Trafiłem na razie jednego, ale ja chcę zobaczyć więcej. O, ten ma taką dziwną minę jak lama z Fortnite, a ten jak świnka z jak świnka z Minecrafta wygląda, tylko pomarańczowa. Pamiętaj o łapce w górę. Alright, let's go. Kolejna paczka. A tutaj, o, dobra, to jest chyba konik morski albo kolejny wąż. O kurczę, to jest chyba bizon. Mam nadzieję, że nie są złe, że nazywam ich nie tak, jak się nazywają naprawdę. Bo to jest tak naprawdę Kiba, a to Namun. Let's go, lecimy. Wow, jest kolejna piękna srebrna figurka. Wow, ślicznie wygląda, patrzcie na nią. Jest naprawdę imponująca. Ale chciałbym kolejną Chciałem kolejną złotą, a trafiła mi się kolejna srebrna, ale ej, nie wierzę, to powtórka! Sheesh, jak tak się mogło stać? To ja nie wiem, ale mam w takim razie bliźniaków. Piona! Ale dlaczego nie mam kapsuły, w której moje Star Monsters mogłyby regenerować energię? Tam się mieści ich aż 10, a ja mam ich chyba już 200! No dobra, 200 może nie, ale mam ich sporo, prawda? Let's go, kolejna paczka, a w niej... Wow. To są... Nie mam pojęcia, to wygląda jak wystraszony kot, a ten jak buka z Muminków. Tak wygląda moja pierwsza wieża stworzona z mini kapsuł Star Monsters. O, pięknie się prezentują. Jeszcze, potrzebuję jeszcze złote i srebrne do mojej kolekcji. Chodźcie do mnie, moje Star Monsters. Ryba. I kolejna ryba, naprawdę, mam jakiś urok rzucony na siebie, że otwieram i trafia mi się zawsze rybia forma Star Monsters. Co jest grane? No znowu ryba. To też ryba jak nic. Albo dinozaur? Może w mniejszej saszetce będzie większe szczęście. I co? Nie! Znowu dinozaur! I... O, dobra, to nie jest ryba na pewno, to jest kosmita! Ale czy jeszcze uda mi się trafić złotego czy srebrnego Star Monstera? Fajna kobra, ale kobrę już miałem. A to... Dobra, to jest ten bizon Babu. Ale na naklejkach znowu trafiły się ryby! Jeśli otwierałeś Star Monsters, napisz w komentarzu, jaki ci się trafił.
Let's go! O kurcze, ufol! To jest najprawdziwszy ufol. Spójrzcie, jaki ma talerz. To jest talerz obiadowy. Ufol na maksa. A to, o kurcze, to jest pikantna paruwa. Zobaczcie, jakby taką wsadzić do hot doga, to hot dog by naprawdę był zabójczo pikantny. Następna saszetka. Woo! Taki konik to na biegunach już miałem. On jest skrajny duchów, prawda? Tutaj konik na biegunach, skrajny duchów na bank. Paweł, tu nie ma żadnych duchów, tu jest świetna zabawa. A, to przepraszam, w takim razie się pomyliłem i... On wygląda jak kij do baseballa. Znowu ryba. Dlaczego? Chyba oni wiedzą, że mieszkam w Gdyni, po prostu jest tutaj morze. A jak dobrze wiecie, w morzu są ryby. Tak, właśnie, w morzu są ryby. W jeziorach też są ryby i żaby. To mi wygląda bardziej na żabę niż na rybę, a raczej ropuchę. I to, nie, dobra, to musi być kosmita, to nie może być ryba. Takich ryb nie ma, to jest kosmita na bank. Okej, okay, let's go! O nie, ta paczka nie chce się otworzyć, chyba, tak! Chyba będzie tu coś drogiego, chciałem powiedzieć. I jest srebrna figurka. Wow, przyjrzyjcie się ją. Dobrze, tak, dobrze. Szkoda, że druga nie jest złota, tylko taka fioletowa, no ale okej. I to jest, moi drodzy, Minor! A Minor ma numer 64, jego pochodzenie zderzył się z piórem szybko lecącego ptaka, ma aerodynamiczne kształty i uwielbia latać. Im szybciej, tym lepiej. Ulubiona gra? Kapsul! Właśnie tak, jam jest szybki ptak. Tak więc widzicie, to nie jest po prostu żadne terefere. Wszystkie Star Monsters mają opisane swoje pochodzenie w przewodniku. Ten wygląda jak kurczak, chyba wychował się w kurniku. Paweł, Paweł, a co ty tutaj otwierasz? A, homik, ja otwieram takie saszetki Star Monsters. Chciałbyś ze mną zagrać sobie? No pewnie, Paweł, chciałbym. Otworzysz parę saszetek dla mnie? Proszę, otwórz te saszetki dla mnie. Okej, w takim razie te saszetki, które teraz otworzę, będą dla chomika i później będziemy sobie grać razem. Dobra, mamy taką rybę, to jest chyba taka ryba, coś jak rekin. I kubek dwuuszny? O nie, nie mogę. Kto ogląda kanał Moja Reakcja na ten wie, kim jest kubek dwuuszny i pisze w komentarzu kubek dwuuszny. Kubek dwuuszny? Cześć, króliku. Czego? Pepo, co ty tutaj robisz? O, jakie słodkie kaczuszki. O, oh, hello. Mamaj. What the hell? Co będzie tutaj? Ale wystrzelił! To jest chyba taka ryba rozdymka, co ma takie kolce. Albo jakiś ufol! I szary jednooczny gagatek. Ciekawe, czy chomik mnie pokona w tej grze. Mam nadzieję, że nie. Mi się trafiły rzadsze figurki, złote i srebrne. A on ma takie normalne. Napisz w komentarzu, który Star Monsters podoba ci się najbardziej.